co to jest ciśnienie. W takim razie, kiedy będziemy wywierać ciśnienie? Czy stojąc na podłodze wywieramy na podłogę jakieś ciśnienie? To już też wiecie Państwo. Skoro Ziemia nas przyciąga, skoro wywieramy nacisk, a nacisk to jest właśnie siła, to skoro wywieramy nacisk na jakąś powierzchnię, to znaczy, że wywieramy pewne ciśnienie. I tego właśnie będzie dotyczyło nasze pierwsze zadanie. Zobaczmy. Janek ma masę 65 kg, a jego stopa styka się z powierzchnią podłogi na powierzchni 90 cm kwadratowych. W związku z tym mamy powiedzieć, jakie wywiera ciśnienie Janek, jeśli stoi na jednej nodze i na dwóch nogach. Najpierw zastanówmy się, czy nasz Janek wywiera inne ciśnienie stojąc na jednej nodze, a inne jak stoi na dwóch nogach. Jak Państwo myślicie? No oczywiście. To sobie zostawimy, bo to jest najważniejsza sprawa, to jest nasz wzór, z którego będziemy za chwilkę korzystać. Czy nacisk w sensie siły zmienia się, jak staniemy na jednej nodze zamiast na dwóch? Jaką siłą naciskamy? Przecież naciskamy tylko i wyłącznie swoim ciężarem. Ciężar mamy, jaki mamy. Tak jak Ziemia nas przyciąga siłą, taki jest nasz ciężar. W związku z tym, czy stoimy na jednej nodze, czy na dwóch, to nasz ciężar się nie zmienił, prawda? Ale co się zmieniło? Zmieniło się pole powierzchni, na którą naciskamy. W związku z tym, za pierwszym razem, czyli podpunkt A, mamy na jednej nodze, prawda? Na jednej nodze, czyli nasza powierzchnia, na którą naciskamy, to jest tylko powierzchnia tej jednej stopy. Wybierzmy sobie dane. Nasz Janek ma masę 65 kg, a powierzchnia styku jego stopy z podłogą wynosi 90 cm kwadratowych. No i tu się pojawia pierwsza bardzo ważna rzecz. Przed chwilą pokazałam Państwu, co to jest paskal. Że paskal zawiera w sobie kilogram, metr i sekundę. Więc absolutnie nie ma takiej możliwości, żebyśmy powierzchnię mogli wyrazić w centymetrach kwadratowych. Musimy to zamienić na metr. Jak zamieniamy? I jak wszystkie inne jednostki. Czyli liczbę przepisujemy, a za centymetr musimy wstawić odpowiednik metra. Centymetr to jest 0,01 metra, ale ten centymetr nasz musimy podnieść do kwadratu. W związku z tym, co mamy? 90 razy. No skoro 0,01 razy 0,01, to raz, dwa, trzy i jedyneczka dopiero na czwartym miejscu po przecinku metr kwadrat. No to musimy teraz przesunąć przecinek o 4 miejsca. Czyli co? Raz, dwa i jeszcze 3 i 4. Proszę zobaczyć. Raz, dwa, przed dziewiątką, 3, 4. Dopiero tyle mamy w metrach kwadratowych. Ale chciałabym dla tych z Państwa, którzy już się dobrze czują z potęgami, to przedstawić właśnie zamianę jednostek w zapisie 10 do pewnej potęgi jest naprawdę łatwiej. Jest naprawdę łatwiej, jeśli się przekonamy, że przekonamy do tego i zaczniemy to stosować. Jakby to było? 90 cm kwadratowych równa się. Może już niektórzy z Państwa właśnie z matematyki to znają. Czyli to jest 90, a centymetr to jest 10 do minus drugiej. Do minus drugiej. To jeśli do minus drugiej i jeszcze do kwadratu, to razem do minus czwartej metra oczywiście kwadratowego, bo podnieśliśmy do kwadratu. 90 razy 10 do minus czwartej, a tu jest 1,0, czyli 10 do minus trzeciej, bo 0, czyli razy 10, prawda? Czyli mamy 9 razy 10 do minus trzeciej metra kwadratowego. Jeśli Państwo tak wolicie, to bardzo dobrze. My będziemy i tak, czasami tak, czasami tak. Niech każdy sobie wybierze, co woli. No to przechodzimy teraz do wyliczenia naszego właśnie ciśnienia. Nasze ciśnienie, które jest siłą, ilorazem siły i powierzchni, no to jaka to jest siła? No to jest siła ciężkości, tak powiedzieliśmy. A siłę ciężkości jak liczymy? No siłę ciężkości liczymy jako m razy g, przyspieszenie ziemskie, zgadzamy się? Zgadzamy się oczywiście. I to przez s, czyli p równa się 65 kg razy przyspieszenie ziemskie 10 metrów na sekundę kwadrat i dzielimy to przez
Ile nam wyszło? 0,009 metr kwadrat. I proszę zwrócić uwagę, ja tutaj wykonałam takie same działania, jak tu mamy. Metr nam się z metrem jednym skróci, zostaje kilogram przez metr i jeszcze przez sekundę kwadrat, czyli po prostu paska. Mamy też świadomość, że jeśli wszystko wstawimy w jednostkę układu C, to wynik również otrzymamy w jednostce układu C, a jednostką ciśnienia w układzie C jest właśnie paska. I jeśli to sobie obliczymy, oczywiście musimy skorzystać z kalkulatora, to nam wyjdzie 7,2222 paskali. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No liczba wydaje się duża, prawda? Ale zobaczcie Państwo, że to wcale nie jest takie ogromne ciśnienie. No bo my na co dzień mamy do czynienia z o wiele większym ciśnieniem. 72, ponad 72 tysiące paskali. No to w takim razie policzyliśmy ciśnienie, które nasz Janek wywiera stojąc na jednej nodze. No to teraz zobaczmy, jakie ciśnienie wywiera stojąc na dwóch swoich nogach. Czy wiemy, jakie? Większe czy mniejsze? Oczywiście, że mniejsze, bo skoro powierzchnia się zwiększyła, a powierzchnia jest w mianowniku, no to ciśnienie będzie mniejsze. Wiecie Państwo, ile razy mniejsze? Wiemy wszyscy. Dokładnie dwa razy mniejsze. Czyli tak naprawdę moglibyśmy po prostu tylko to podzielić przez dwa, ale dla tych, którzy są niedowiarkami, to oczywiście zrobimy sobie to. Tylko i tak trzeba wziąć kalkulator i każdy musi sobie to sam policzyć. Czyli to było nasze ciśnienie na jednej nodze, a teraz będzie nasze ciśnienie P2 na dwóch nogach. Czyli licznik jest to samo, a w liczniku widzimy, że mamy 650 N. Nasz ciężar. Tak też można to od razu napisać. Albo 65 kg raz 10 metrów na sekundę kwadrat, albo po prostu 650 N, jeśli byśmy chcieli ten ciężar sobie wcześniej obliczyć. No i teraz powierzchnia dwóch stóp, czyli dwa razy większa, czyli będzie 0,018 metr kwadrat. Jeśli Państwo sobie to wyliczycie, 36,111 paskala. Tak powinno wyjść dokładnie. Dokładnie powinno wyjść połowa tego, co było. W takim razie myślę, że wszystko jest jasne. Wywieramy ciśnienie. Czyli wywieramy nacisk, który się rozkłada na całą powierzchnię. Jeśli na przykład mamy gorące lato i asfalt jest już rozgrzany, już jest taki miękki, to na pewno wiecie, widzieliście nieraz ślady, które zostawiają obcasy, prawda? Jeśli kobiety chodzą w obcasach, no to tak, mężczyzna nie zostawia śladu całej stopy, raz, że ma większą stopę, a dwa, że no nie jest to nacisk taki punktowy. Natomiast obcasy zostawiają po sobie no takie dziury w asfalcie. To właśnie dlatego, że ciężar całego ciała jest rozkłada się na bardzo małą powierzchnię, na powierzchni cienkiego obcasa i wtedy ciśnienie jest bardzo duże, ciśnienie właśnie jednostkowe, no i wtedy właśnie powstają ślady.